W Toskanii Apeniny kontrastują z pięknymi plażami wyspy Elba, górzystymi krajobrazami i winnicami regionu Chianti. Poza tym toskańskie miasta takie jak Pisa, Florencja, Siena i Arezzo są warte odwiedzenia. Dowiedz się o nich więcej. W Toskanii każdy znajdzie coś dla siebie. Są miejsca, które znane są na całym świecie, a także zakątki, w których jest niewielu turystów. Warto zobaczyć tę część Włoch i przeżyć coś niesamowitego. Z pewnością wizyta nie będzie jedyną i każdy będzie chciał wrócić do tego wspaniałego regionu. Co zatem należy zobaczyć w Toskanii? Kto nie widział Florencji, ten nie zna Włoch. Stolica zachwyca turystów bogactwem skarbów sztuki i zabytkowych pałaców. Eleganckie ogrody otaczają muzea, w których można podziwiać arcydzieła renesansu. Przez miasto przepływa rzeka Arno. Położone jest ono u podnóża Apenin. Malownicze kamienne mosty królują w tym miejscu i warto się nimi przejść. W Galerii Uffizi znajdują się dzieła sztuki florenckiej i wspaniałe zabytki renesansu, takie jak słynny posąg Dawida w wykonaniu Michała Anioła. Na pewno należy zobaczyć także tętniące życiem toskańskie pletargi. Miłośnicy sztuki mogą również wybrać się na wycieczkę do Muzeum Leonarda da Vinci. Niedaleko znajduje się Piazza della Signoria, która oferuje pyszne lody. Na jednym z najpiękniejszych placów we Włoszech Fontanna Neptuna i konny posąg Cosimi i de Medici przypominają o rozkwicie miasta w XV wieku. Nie musisz notować. Wszystkie praktyczne informacje umieściliśmy w opisie pod filmem. Znajdziesz tam także linki z noclegami, biletami do atrakcji oraz poradami, jak płacić za granicą, by nie przepłacać na przewalutowaniach. Siena jest uważana za jedno z najpiękniejszych miast Toskanii i Włoch. Ponieważ miasto zachowało średniowieczny charakter włoskiego gotyku, od 1995 roku zabytkowe Stare Miasto jest wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Szczególnie katedra w Sienie, zbudowana z czarnego i białego marmuru, jest obecnie jednym z najważniejszych zabytków architektury gotyckiej we Włoszech. Każdy, kto odwiedzi miasto, od razu poczuje specyficzny klimat artystycznego stylu i śródziemnomorskiego życia. Również Palio di Siena. Wyścigi konne rozgrywane przy placu Piazza del Campo są ważną częścią historii miasta. Włoskie miasto Pisa słynie na całym świecie ze swojej krzywej wieży. Każdy na pewno widział ją nieraz na pocztówkach czy w telewizji. Symbol toskańskiego miasta można zobaczyć na Piazza del Duomo. Obok krzywej wieży znajduje się katedra Santa Maria Assunta oraz baptysterium, największy chrześcijański kościół na świecie. Warto pospacerować krętymi uliczkami typowymi dla Pizy, aby poczuć klimat tego pięknego miasteczka. W ten sposób można poczuć to tętniące życiem studenckie miejsce i zobaczyć je z jego najpiękniejszej i autentycznej strony. Idealnym momentem, aby podziwiać krzywą wieżę, jest zachód słońca. Warto zabrać ze sobą koc i kosz piknikowy, aby podziwiać piękne widoki. Źródła Saturnia w Toskanii to naturalne źródła termalne z turkusowymi akwenami i wodospadami, które przyciągają turystów przez cały rok. Źródła Saturnii w Maremmie wydają się nierealnie piękne, jak widok z pocztówki narysowany z dużą dozą wyobraźni. Naturalne uzdrowiska termalne trzeba zobaczyć i skorzystać z ich zdrowotnych właściwości. Już starożytni Rzymianie korzystali z ich zdrowotnego wpływu na skórę i stawy. Wyspa Elba jest ulubionym miejscem relaksu dla wszystkich, którzy chcą odpocząć z dala od zgiełku. Jest tutaj także wiele pieszych i rowerowych szlaków, które można przemierzać, podziwiając piękne krajobrazy. Elba jest rajską oazą położoną pośrodku morza archipelagu toskańskiego. Jest to wyspa nieskończonych horyzontów. Krystalicznie czyste wody, surowe granitowe skały pośród śródziemnomorskiej roślinności i krajobraz górski. To wszystko można tutaj zobaczyć. Z pewnością każdy w tym miejscu odetchnie i poczuje niesamowity klimat. W Łódzce można zobaczyć piękne formacje krajobrazowe różnego rodzaju. Prowincja Łódzka to miejsce wyjątkowo piękne, w którym można się zrelaksować, zapomnieć o stresie i problemach dnia codziennego. Miłośnicy sztuki i kultury znajdą coś dla siebie w stolicy prowincji Łódzka, Kamejore i miasteczku artystycznym Pietrasanta.
Szczególnie warto zobaczyć luk jesienią, kiedy zbiera się tu oliwki. Chianti jest jednym z najbardziej znanych włoskich miast ze względu na smaczne wino. Otoczone jest malowniczymi winnicami i lasami cyprysowymi. Wiejskie kościoły parafialne kontrastują z ogromnymi castellos, które zazwyczaj górują na wzgórzach. W każdej wiosce można znaleźć winiarnie i małe karczmy, w których można skosztować pysznego wina Chianti. W tym miejscu niejako czas się zatrzymał. Pomimo rozkwitu i nowożytnych osiągnięć w Chianti można poczuć średniowieczny klimat. Każdy miłośnik wina z pewnością nie będzie chciał stąd wyjeżdżać. Do najbardziej znanych trunków należą Sassicaia, Brunello di Montalcino i Vino Nobile di Montepulciano. Włoskie miasteczko San Gimignano znajduje się na południowy zachód od stolicy Toskanii w prowincji Siena. Serce miasta to Piazza della Cisterna. Trójkątny plac otoczony jest średniowiecznymi domami. Kamienna wieża Torre Grossa jest jedną z 13 wież, które są symbolem miasta. Podczas wizyty w San Gimignano warto zwiedzić kościół Duomo di San Gimignano zbudowany w XII wieku. Maremma to dzikie, niegdyś niezdatne do zamieszkania tereny południowej Toskanii położone między Sieną a Rzymem w środkowych Włoszech. Obecnie do Maremmi zalicza się południową Toskanię i północną część Latium. Malownicze winnice, gaje oliwne, stada owiec i bydła charakteryzują krajobraz tego miasteczka. Dla miłośników plażowania polecana jest jedna z najpiękniejszych plaż Rocchette. Turkusowe morze, skaliste plaże, piaszczyste krajobrazy, niewielu turystów i spokój to najważniejsze walory tego miejsca. Miasto Pienza we Włoszech jest uważane za jedno z najpiękniejszych miejsc w Toskanii. Urzeka turystów przede wszystkim piękną starówką, która jest uważana za idealne miasto renesansowe. Podczas spaceru po historycznym centrum miasta można odkryć wiele imponujących zabytków. Można spacerować po romantycznych uliczkach, podziwiać malownicze place i fantastyczne widoki na Dolinę Orcia. Również zapierające dech w piersiach okolice Pięcy są absolutnie warte zobaczenia. Miasto Arezzo leży z dala od turystycznego zgiełku w zachodniej części Toskanii. Otoczone typowymi toskańskimi winnicami i Apeninami, Arezzo zachwyca średniowiecznym klimatem. W mieście można poczuć romantyczny klimat. Nie jest to typowy krajobraz toskański, ale z pewnością warty zobaczenia. Kościół Santa Maria della Pieve jest najstarszym w Arezzo. Z tej prowincji pochodzi także Michał Anioł. W Carrarze wydobywa się słynny biały marmur i dobrze byłoby to zobaczyć. W Carrarze artyści tacy jak Michał Anioł stworzyli z białego marmuru swoje renesansowe dzieła sztuki. Biały marmur jest obecny wszędzie. U podnóża Alp Apuańskich szybko staje się jasne, że miasto ma więcej do zaoferowania niż tylko ten piękny kamień. Piękna okolica, przyjemny klimat i pyszna kuchnia sprawiają, że wiele osób odwiedza Carrarę za każdym razem będąc w Toskanii. Ponadto mieszkańcy są uważani za szczególnie przyjaznych, co jeszcze bardziej zachęca do odwiedzenia tego cudownego miejsca. Krajobraz toskański Val d'Orcia można zobaczyć w południowej części prowincji Siena. Toskańska dolina zawdzięcza swoją nazwę rzece Orcia. Bogata roślinność winorośli, gajów oliwnych, cyprysów, buków i kasztanowców kontrastuje naprzemiennie z pozostałościami średniowiecznych budowli i miast z posiadłościami i zamkami. W 2004 roku malowniczy krajobraz doliny został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Volterra to miasto etruskie, które znajduje się na południowy zachód od Florencji w prowincji Pisa. Z charakterystycznej dzwonnicy Palazzo dei Priori można podziwiać widok na całe miasteczko. Szczególnie warto wybrać się na wycieczkę do katedry Volterra lub zwiedzić pozostałości Akropolu Etrusków. Muzeum Etrusco Guarnaci zaprasza miłośników historii. Znajduje się tu obszerna kolekcja znalezisk archeologicznych. Riviera Etrusków, nazywana również Wybrzeżem Etrusków, rozciąga się na zachodnim wybrzeżu Włoch, na północ od Livorno do Piombino. Na północy wybrzeże jest skaliste, a wiele plaż jest ukrytych w małych zatoczkach. Dalej na południe wybrzeże spłaszcza się i ciągną się za nim długie i szerokie piaszczyste plaże otoczone lasami. Na wysokości Sieny do portowego miasta Piombino wybrzeże znów staje się strome. Do małych zatoczek można dotrzeć tylko drogą morską. Toskania zachwyca praktycznie przez cały rok, ale wiosną można poczuć już ten niesamowity klimat.
kwietniu temperatura sięga 19 stopni Celsjusza. Od maja i czerwca temperatury nieco rosną i oscylują wokół 24 stopni. Jest to więc doskonały czas do spacerowania i zwiedzania. Od lipca temperatury stają się jeszcze wyższe i w dzień można już liczyć na ponad 30 stopni. W tym czasie można wybrać się na plażę i zażywać kąpieli słonecznych w urokliwym otoczeniu przyrody. Jesień w Toskanii również jest przyjemnie ciepła, ale od połowy września w regionach górskich i w głębi lądu mogą pojawić się opady deszczu. W połowie października można jeszcze pływać, gdyż temperatura wody sięga 20 stopni Celsjusza. W grudniu i styczniu temperatury spadają do zera, a w rejonach górskich pada śnieg. Kuchnia toskańska zawsze była ubogą kuchnią, a więc mocno przywiązaną do tradycji wiejskiej. Najbardziej typowe dania składają się z lokalnych składników, do których mieli dostęp wszyscy mieszkańcy, czyli dziczyzny i warzyw. Uprawa i przetwarzanie składników odbywa się po dziś dzień tradycyjnymi metodami. Tradycja i lokalność to filary kuchni toskańskiej. W tym tkwi sekret intensywnego i pysznego smaku potraw. Na przykład chleb toskański w pozostałej części Włoch zawiera sól z wyjątkiem Toskanii. Dzieje się tak dlatego, że w XII wieku Florencja nałożyła podatek na sól, sprawiając, że chleb był produkowany bez niej i nic się nie zmieniło od ponad 800 lat. Czego należy zatem koniecznie spróbować podczas wakacji w Toskanii? Muszą to być wino, oliwa z oliwek, wędliny, sery i dżemy, czyli najprostsze potrawy. W nich kryje się kwintesencja Toskanii. Baza noclegowa w tym regionie Włoch jest obszerna i z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Można nocować w luksusowych hotelach, których jest dość sporo. Są także nieco tańsze możliwości i można przykładowo spędzić urlop na kempingu lub w prywatnej kwaterze. Na pewno w okresie wakacyjnym należy wcześniej pomyśleć o rezerwacji, gdyż z racji wielu turystów najlepsze miejscówki są zajęte. Toskania jest uważana za jeden z piękniejszych regionów Włoch. Cudowne miasta i piękne plaże przyciągają corocznie turystów z całego świata. Region jest na tyle duży, że zwiedzenie go w ciągu kilku dni nie jest możliwe. Warto zatem zaplanować dłuższy pobyt, aby poczuć ten klimat. Na pewno są miejsca, które trzeba zobaczyć i te zostały opisane wcześniej. Dobrze jest jednak mieć wolny czas, w którym można pochodzić uliczkami miast, posiedzieć na plaży czy spędzić chwilę w restauracjach i kawiarenkach. Najpiękniej jest wiosną i jesienią, ale również w pozostałym okresie krajobraz zachwyci każdego. Osoby, które lubią wysokie temperatury, powinny wybrać się latem. Trzeba jednak mieć świadomość, że wówczas jest najwięcej turystów. Nie można zapomnieć także o zjedzeniu lokalnych potraw, które z pewnością przypadną do gustu każdemu. Toskania to kraina, którą trzeba zobaczyć. Jeśli planujesz już swoją podróż, to noclegi i bilety do atrakcji na miejscu znajdziesz w linkach w opisie pod filmem. Tak samo zamówisz kartę do tanich płatności za granicą. Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach, subskrybuj nasz kanał, wciśnij dzwoneczek. Udanego wyjazdu!